Ola Koźlek, ze mną jest Szuli. Witam serdecznie. W dobrym humorze, mimo porażki niestety. Cały zdrowy, wracam do domu, siano się zgadza. Niestety nie udało się, no ale nie ma co się łamać. No taka praca, raz się wygrywa, raz przegrywa taki sport. Wojciech, no ciężko było się przebić przez jego dystans. Podszedł do tej walki jak tak naprawdę w boksie olimpijskim. No rozegrał mnie dystansem, można powiedzieć. Co chciałem skrócić dystans, od razu go nie było. Dobrze, skakał na nogach, no co zrobić? No przepraszam tylko za to, że zjebałem co niektórym kupony. Powiedz mi, bo na początku, w pierwszej rundzie, czy na początku walki, w pierwszej rundzie, ty się tam potknąłeś, że upadłeś, czy on cię jakby przywrócił? Nie, ja się tam potknąłem właśnie. Nie stanąłeś, bo właśnie... No, gdzieś tam coś się stało i wtedy dostałem takie dwa strzały, jeden z nich taki mocny, bo aż mi w uchu zadzwoniło. Byłem zdziwiony trochę, że byłem liczony, ale on też dostał po czasie chyba za to ostrzeżenie z tego, co mi sędzia mówił. No. Ale to muszę sobie też na spokojnie obczaić na walce, ale tam nie było po ciosie. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Że tam było potknięcie i aż byłem zdziwiony, że byłem liczony po tym. Niesamowicie silne ciosy wychodziły od ciebie, ale niestety nie były wszystkie celne. I czy ty dużo siły traciłeś i energii na tym? Nie, właśnie czyli nie. To tak z łatwością ci przychodzi taka bomba normalnie, jakby ona trafiła, to... No, ale no ciężko i wolałbym z jakimś niższym, jakbym się bił, pewnie by wyglądałoby to całkiem inaczej. No ale no rekordzista 100 walk w boksie, no było to widać doświadczenie jego, nie? No takim olimpijskim boksem po prostu walczył, nie? Bardzo dobry szachista, że tak powiem, rozegrał mnie w tej walce, czekał na mnie, kontrował mnie, gdzieś tam punktował, więcej ciosów weszło, no moje tam prawie chuja weszło, nie mogłem go dojść po prostu, nie? No gratulacje dla niego, tego dnia był lepszy, ale tak naprawdę, no ja nie jestem bokser, kurwa, mnie teraz biorą jakby, jak worek ziemniaków, kurwa, ja zapraszam do tańca, kurwa, w MMA, podejrzewam, że w MMA, no wiadomo, że za pierwszą rundę by to raczej nie wyszło. No właśnie miałam pytać, czy ty nie żałujesz trochę, że zgodziłeś się na ten boks? Nie, ja lubię wyzwania. Lubię wyzwania, do tego jeszcze dobre sianko, więc wiesz, rywal się zgadza, wyzwanie się zgadza, widownia się zgadza, no i pieniążki się zgadzają. Ale no mimo wszystko wolę MMA. Powiedz mi, miałeś walczyć teraz z Kasiuszem. Myślisz, że gdyby nie cofnęli tej decyzji, to byłbyś w stanie normalnie zawalczyć? Nie jestem gotowy, jakby zadzwonili do mnie. Wiesz, no chciałbym odpocząć, ale tak naprawdę, gdy teraz do mnie zadzwonili, to raczej bym wziął tą walkę. No. Kolejne pieniądze zarobione w sumie. No, dokładnie. A z Kasiusią też miał być boks? Czy... Tak, boks, duża rękawica. Ale cały czas wiesz, uparłeś na ten boks jednak. By było inna walka, wiesz, bo Kasiusz stoi twardo i tam by była napierdalanka, nie? A tutaj jednak, no, rekordzista dobrze się rusza na nogach, no, nie pozwoli mi skrócić tego dystansu, nie? I mocno był skoncentrowany, ja też byłem mocno skoncentrowany, ale widocznie za słabo. Czyli w takim razie Kasiusza zobaczymy, a masz jakiegoś potencjalnego przeciwnika już? Ten, chyba w czapeczce. Marcin Wrzosek. Już dzisiaj było face to face. Face to face był, on się zgodził, ja jestem na tak, no podejrzewam, że nie jeden pan sportu walki, nawet i nie sportu walki, nawet freaków, no chciałby zobaczyć taką sportową walkę, ale tylko i wyłącznie na zasadach MMA. Okej, okay, ale to byłby wtedy Fame, czy Cloud, czy Prime? Prime, no więc, właśnie. No nie wiem, ja, wiesz co, teraz jest tak elastycznie, że federacje się dogadują, więc kwestia dogadania się, gdzie by to miało miejsce. A oprócz tego, Marcina, ty też mówiłeś w sumie o Don Diego, chyba z tego co kojarzę. Znaczy już wrzuciłem im kiedyś wyzwanie, ale tylko w MMA, bo oni to w stójce to mnie zgwałcili, kurwa, nie? Wszyscy po kolei, Don Diego czy Denis Załęcki, ale myślę, że w MMA to bym coś tam powalczył. Tylko, że ciężko mi słyszałem w MMA znaleźć jakiegoś rywala, nie? Dlatego, wiesz, no nie wiem. A dziwisz się? No nie, nie. To jest mój świat, tam mogę się napierdalać, ja mogę się położyć, kurwa, z dołu i powiedzieć, chodź, się bijemy, nie? Ja się lubię bić, lubię zapasy, są moją najmocniejszą stroną, parter, czy jestem z dołu, czy z góry, tam się odnajduję, czy przy siatce, no lubię się łokcie do tego, to jest mój świat i tam będę robił robotę. A oprócz tego...
po walce jesteś, już odpoczywał, czy trenujesz? Bo ty mówiłeś, że ty nie lubisz siedzieć w domu za długo, nie? Nie lubię, ale ostatnie pół roku zrobiłem 3 walki, więc około 8 miesięcy jestem cały czas na sali, jestem zmęczony. Wiesz co, zrobię sobie teraz chwilę przerwy, za tydzień jadę do Zakopanego z rodzinką, z siostrą, która przyjechała z Anglii. Pozdrawiam serdecznie. Chcę chociaż tydzień, dwa nie wchodzić nawet na tą salę, kurwa, dosłownie. Chcę trzymasz? Ale pewnie, no nie wiem właśnie, wiesz, jak to, no nie, jestem taki, że wiesz, kurwa, 3 dni pewnie już na sali tam gdzieś już będzie mnie nosiło, no nie wiem. A powiem ci szczerze, nie? Że zajebiście się czuję w tej klatce, kurwa, nie? Kocham tam być, normalnie uwielbiam tam być i uwielbiam się napierdalać, no. Naprawdę. A ty jak jesteś w klatce, słyszysz trenerów, może trenerów to raczej powinieneś słyszeć, ale czy słyszysz dookoła tych wszystkich ludzi, czy ty się wyłączasz? Nie, ja się wyłączam. Kiedyś tak, że nawet trenerów nie słyszałem, ale się wyłączam i skupiam się tylko na głosie trenerów dosłownie, nie? I słyszę ich, nie? Słyszę ich. To jest bardzo ważne, bo to są takie jakby moje dodatkowe oczy. Tak, czego ty nie zobaczysz, oni zobaczą. Dokładnie, dokładnie. I podpowiadają. No i teraz tak, bo chyba do końca mnie zrozumiałeś wcześniej. Jeżeli chodzi o przeciwnika Kasiusza, miałeś być nim ty, a wiesz, kto będzie w takim razie? Wiem, ale nie będę nikogo, niestety. No weź, coś powiedz. Ale podobno ma być to walka nie w formule bokserskiej. Ale to będzie ktoś, kto walczył w premie? Czy jednak ktoś wypożyczony? Że wiesz co, nie, no nie mogę likować takich rzeczy. A lubisz go, czy nie? Lubię, lubię. Nie, bo mnie wszystko może zjedzą, bo darze mnie później zjedzą. Nie, nie mogę likować. Ale zobaczcie go 13 z ciekawym nazwiskiem, jak z tego co słyszałem w innej formule jak bokserskiej, więc to będzie o wiele ciekawsze. Nie wiem, kto wygra. Naprawdę nie wiem, kto wygra. Jestem ciekawy tej walki, bo bardzo ciekawa walka, myślę. Miałem tam się bić ja. A według ciebie ty jesteś mocniejszy, czy ten jego nowy przeciwnik? Jakbyś miał oceniać? Kurde, wiesz co, no lubię jego przeciwnika, ale myślę, że nie, no i ze mną walka i z nim myślę, że była elektryzująca, nie? Że dla widzów, więc to też jest ciekawe nazwisko, bardzo fajne, wygadane, każdy go lubi i na pewno obserwujcie, bo teraz będzie konferencja Prima za kilka dni, więc tam się pewnie wszystkiego dowiecie. Okej. Okay. Pojawisz się na niej, czy nie? Na konferencji nie, ale jestem zaproszony na galę, więc pojadę na galę. Komu będziesz kibicował? Kurde, wiesz co? Nie wiem, no po prostu niech wygra lepszy, bo obydwu... Ale ogólnie, na całej gali. Gali? A, tego nie mogę powiedzieć. No nie da się w żaden sposób nic wyciągnąć, ale według ciebie jest to fajna karta? Tak, no fajna. Nie znam wszystkich nazwisk, ale ciekawie się zapowiada, naprawdę ciekawie się zapowiada. Z tych walk, które ja wiem, to naprawdę Primik spoko, elegancko. Bardzo fajnie. Ja jeszcze podsłyszałam, że ty masz za niecałą godzinę urodziny. Także wszystkiego najlepszego. No i cóż, gratulacje i tak, dobra walka. Za co? Dobra walka, ja wiem, mogło być lepiej. No nic, było, minęło. I powodzenia dalej. Tylko po wygraną, tak? Tak jest, tylko i wyłącznie. W MMA idziemy, kurwa, po zwycięstwo. Wrzosek.